Przez tydzień Tarnów był prawdziwą stolicą polskiego filmu. Widzowie mieli okazję obejrzeć 14 filmów konkursowych, pokazy specjalne, koncerty i inne imprezy towarzyszące. Na gali finałowej w Tarnowskim Teatrze nagrodzeni odebrali statuetki dla najlepszych filmów. Niekwestionowanym zwycięzcą 26. Tarnowskiej Nagrody Filmowej okazał się film Róża Wojciecha Smarzowskiego. To był najlepszy film zdaniem jury i publiczności. Nagrody w imieniu reżysera odbierał Marcin Dorociński. Poza mikrofonem Marcin Dorociński zadaje mi już po raz drugi pytanie. Powinienem coś powiedzieć, tak? Tak, prosimy. Wojtek Smarzowski poprosił mnie, żebym podziękował aktorom. To dziękuję aktorom, ale dziękuję przede wszystkim publiczności. Coraz bardziej lubię Tarnów i będę... Ja nie wezmę tych nagród po prostu ze sobą. Ja jej tu postawię, żeby oni przyjechali i sami sobie je odebrali. Będę je układał. Wybrano także najlepszy film zdaniem dziecięcej publiczności, a jury młodzieżowe wyróżniło Lęk Wysokości, gdzie główną rolę zagrał również Marcin Dorociński. Nagrodę specjalną za rolę drugoplanową w filmie 80 milionów otrzymał Piotr Głowacki. Dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za nagrodę i za zaproszenie na ten festiwal. Dziękuję w imieniu całego zespołu, dla którego ta nagroda jest, bo może tego nie widać tak wprost na ekranie, ale na coś, co nazywamy postacią filmową, składa się praca całej ekipy. Więc chciałem podziękować całej ekipie i w imieniu całej ekipy za to wyróżnienie. Za całokształt uhonorowani zostali Daniel Olbrychski, Wojciech Przoniak i Andrzej Seweryn. Nie, będę, jeśli pozwolicie Państwo, jeżeli proszę pisać, będę mówił, ile chciałem. Ale jednak... Ale dlatego, że w sposób no, tą głęboką, poważną traktuję tę nagrodę. A ona, zawdzięczam ją, no jeżeli nie tysiącom, to na pewno setkom ludzi. Bo gdybym wziął, gdybym podsumował składy ekip w 70 kilku filmach, w których brałem udział, to z tego by wyszło no, kilkaset osób. I to od kierowcy, pani od bufetu i wózkarza, poprzez dźwiękowców, charakteryzatorki do reżysera. Chciałbym powiedzieć, że odpowiedzieć trochę na miłą refleksję Daniela. Znaczy chciałem, i to też dlatego, że to jest nagroda za całość. Chciałem powiedzieć, że Daniel Olbrychski był dla nas no, swego rodzaju przykładem. Był dla nas buntownikiem. Mówię o jego rolach w kinie. Każda z tych ról była przez nas oczekiwana. Ja nigdy nie przewiduję takich rzeczy. Ja zakładam, że coś każdego roku, coś miłego mnie spotyka i z tych rzeczy, co robię na bieżąco, to też człowiek nie przewiduje, jaki film będzie następny, jaka sztuka teatralna. W tym roku akurat Mazepę w teatrze gram, grał w Teatrze Stół, to duża radość. I że jeszcze po tym cudownym filmie, który Bergman uznał, dostałem od niego kiedyś list przed wielu laty, wielki reżyser Bergman, który uważał wtedy, kilkadziesiąt lat temu, że to jest jeden z 10 najważniejszych filmów w dziejach kinematografii, to powiedział wielki szwedzki reżyser. I to nas tak jakby nobilituje do dnia dzisiejszego. I dobrze, że jeszcze w większości żyjemy wszyscy. I Andrzej Wajda i jeden z operatorów, drugi nie żyje, Edek Kłosiński, nie żyje Kalina Jędrusik. Ale tak poza tym jeszcze wielu z nas się trzyma w dobrej formie. Najlepszym debiutantem okazał się Adrian Panek, reżyser filmu Das. W 1759 roku przybył z Turcji niejaki Jakub Frank. Ogłosił się panem życia i śmierci, a ci, którzy w niego wierzą, mieli nigdy nie umrzeć.
Prowadzę śledztwo w sprawie skargi, jaka wpłynęła przeciwko panu. Czy mogę wiedzieć, jaki jest cel pańskiej wizyty w Wiedniu? Czy to radca Grossen jest pańskim przełożonym? Nikt nie chciał przysłuchać człowieka, który kupił w Wiedniu kilkaset karabinów? Pan jest z cesarzem, czy z jego wrogami? Ja już dawno nie mam z rankiem nic wspólnego. Prosiłbym pana, żeby zaprzestał pan dochodzenia i zniszczył wszelkie materiały. Odpowiadam przed cesarzem. Odpowiada pan przede mną. Zostaw to. Ta sprawa dotyczy dworu. Teraz, kiedy nasz kraj jest w tak rozpaczliwym położeniu, możemy liczyć tylko na siebie. O podsumowanie i ocenę decyzji jury i publiczności 26. Tarnowskiej Nagrody Filmowej poprosiliśmy dyrektor festiwalu Annę Grygiel. To bardzo dobrze świadczy o tarnowskiej publiczności, że wybiera właśnie taki film. To nie jest film łatwy, ale film bardzo mądry i poruszający. Film uczciwy, film świetnie zagrany, zrealizowany, ale też film niosący jakąś informację o nas samych, o naszej historii, zrobiony bardzo uczciwie. Ja się bardzo cieszę, że ten film właśnie zdobył nagrodę w Tarnowie.